Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i z wielką radością witam was w omówieniu dwóch pierwszych odcinków serialu Star Wars: The Acolyte. Wreszcie jesteśmy w tym miejscu i bardzo się z tego cieszę, bo pomimo tego, że z moimi oczekiwaniami na ten serial było różnie, bo na początku powiedziałem, że jest tu potencjał na potężną produkcję, której Gwiezdne Wojny potrzebują, no a później te zabiły we mnie tą nadzieję, to i tak jakimś cudem, bo serio nie wiem jak to się stało, koniec końców nie mogłem się doczekać premiery. A poza tym liczyłem na to, że tutaj będę mógł się pobawić w omawianie poszczególnych odcinków, tak jak robiłem to rok temu z Asoką, co sprawiało mi ogromną frajdę, a niestety później jak planowałem omawiać drugi sezon Ogiego i trzeci sezon Bad Batch, no to się nie udało. Tutaj jednak po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków wiedziałem, że jak najbardziej omówienia się pojawią, co bardzo mnie cieszy, a jeszcze bardziej cieszy mnie to, że oprócz omówień u mnie na kanale, tak jak to, które teraz oglądacie, omówienia w formie takiej bardziej podcastowej będą pojawiały się na naszym kanale ekipowym, który wrócił do życia pod nazwą Kultugadka i będziecie mogli tam posłuchać zarówno mnie, jak i Lewego, gdzie będziemy sobie wspólnie dyskutować o poszczególnych odcinkach. I te omówienia będą się pojawiały co czwartek o godzinie 15 i pierwszy już jest na Kultugadce, także zapraszam serdecznie, link macie w opisie. I to w sumie tyle, także bez zbędnego przedłużania. Przejdźmy do rzeczy. A więc tak, dwa pierwsze odcinki w miarę nakreśliły nam główny wątek fabularny, z jakim będziemy podążać przez cały serial. Mianowicie May, siostra bliźniaczka Oszy i tytułowa akolitка, postanawia zabić czterech Jedi, którzy stacjonowali na jej rodzinnej planecie w momencie, gdy z jej winy wybuchł pożar, w którym zginęła jej rodzina. I tu zacząłem się zastanawiać nad tym, że no okej, był pożar, zginęli jej bliscy, no więc jest to jakiś powód, dlaczego May jest wściekła, ale ten powód nie jest dość konkretny, w sensie nie wiemy co dokładnie się stało w trakcie tego pożaru, nie wiemy tego co czwórka Jedi zrobiła, że wywołało to w dziewczynie tak wielką chęć zemsty, że przez aż 16 lat owa chęć nie wygasła i przekuła się w czyny. I tu właśnie nasunęło mi się to kluczowe pytanie, dlaczego May chce się zemścić? I myślę, że wpływ na to mogło mieć kilka czynników. Pierwszy z nich i zarazem najprostszy to to, że Jedi zdaniem akolitki nie zrobili absolutnie nic, żeby ratować jej rodzinę. Wiecie, rycerze są uznawani za strażników pokoju, więc każdy mieszkaniec galaktyki, który miałby z nimi do czynienia, uznałby, że w sytuacji zagrożenia życia niewinnych ludzi ci ruszą im na ratunek. Nie oznacza to jednak, że Jedi są wszechmocni i potrafią pomóc w każdym wypadku. Ta sytuacja mogła ich po prostu przerosnąć i jedyne co im się udało zrobić to uratować Oszę, no a pozostałych już nie. Zatem w odczuciu May, osoby na które liczyła, zawiodły ją w momencie, gdy potrzebowała ich wsparcia. A dodając jeszcze do tego fakt, że była święcie przekonana, że oprócz jej matek nie żyje też Osza, czyli najbliższej osoba, ta frustracja i złość na rycerzy musiała być naprawdę ogromna. Druga sprawa to to, jakich konkretnych czynów w trakcie akcji ratunkowej mogli dopuścić się Jedi. Jak dotąd May zamordowała dwójkę z nich, czyli mistrzynię Indarę i mistrza Torbina. I w trakcie rozmowy z każdym z nich rzucała w ich kierunku różne oskarżenia, choć nie w pełni sprecyzowane, także nie wiemy jakie dokładnie są, ale dostaliśmy na tyle poszlak, że możemy sobie trochę pogdybać. I tak, co do Indary, to May powiedziała do niej, że Jedi wyciągają miecz świetlny, gdy chcą kogoś zabić, więc można uznać, że oskarżeniem w jej kierunku jest morderstwo. Konkretnie może chodzić na przykład o któregoś z członków rodziny. I jak sobie o tym myślałem, to oczami wyobraźni widziałem taki kadr, że w momencie ratowania Oszy przez Sua i Indarę, dziewczynka była w jakiejś pułapce, no i żeby ją z tej pułapki wyciągnąć, potrzebne było użycie miecza świetlnego, ale z perspektywy May, która musiała przebywać w jakiejś bliskiej odległości, mogło to wyglądać jak pozbawienie życia jej siostry, co stało się powodem do zemsty na kobiecie. A co do Torbina, to tu robi się troszeczkę ciekawiej, gdyż mamy 100% pewność, że wiedział, która z bliźniaczek do niego przyszła, czego nie można powiedzieć o Indarze, która mogła pomyśleć, że to Osza, a powodem napadu jest coś zupełnie innego. Mistrz jednak wiedział, z kim ma do czynienia i wiedział też, dlaczego do tego spotkania doszło. Zresztą wskazują na to słowa, którymi się zwrócił do May, gdy tylko opuścił stan milczenia, czyli że na nią czekał, prosił ją o wybaczenie, a na końcu, przed wybiciem trucizny, dodał, że sądzi, że postępowali słusznie. No właśnie, ale co dokładnie miał na myśli, mówiąc, że sądzi, że postępowali słusznie? Moja teoria jest taka, że będąc tam na planecie i próbując uratować zarówno Osh, jak i May, Torbin wyczuł w drugiej zbliżaczek narastającą ciemną stronę i nakłonił pozostałych do porzucenia dziewczynki na, wydawać by się mogło, pewną śmierć, w obawie przed tym, że gdyby ją uratowali, to mogłaby w przyszłości stać się dla nich zagrożeniem. Do śmierci jednak nie doszło, ale o tym powiem trochę więcej w punkcie trzecim, a May finalnie i tak wkroczyła na ścieżkę mroku, co na pewno nie umknęło uwadze Torbina. I dlatego, gdy to odkrył, zamknął się w sobie z poczucia winy, że chcąc nie chcąc do tego doprowadził, bo gdyby jej nie zostawił, to może udałoby się temu zapobiec. No a poza tym sam fakt, że ją porzucił, też musiał w nim wzbudzać wyrzuty sumienia, natomiast dla May stał się kolejnym powodem do zemsty. I to też tłumaczyłoby to, dlaczego Torbin nie przebywał w uśpieniu 16 lat, tylko 10, bo dopiero po 6 latach był w stanie wyczuć, że May przeszła na ciemną stronę mocy. A ostatnim, trzecim czynnikiem będzie nikt kto inny jak we własnej osobie tajemniczy użytkownik ciemnej strony, którego będę na razie nazywał po prostu mistrzem. Zapewne on również wyczuł w May mrok i to nawet jeszcze przed pożarem, przez co uznał, że dziewczyna idealnie nada się na akolitkę. Jednak musiał w jakiś sposób pchnąć się w objęcia ciemnej strony, a idealną okazją do tego byłaby utrata najbliższych osób. Stąd moja propozycja jest taka, że mistrz wytworzył w głowie May wizję, które koniec końców pchnęły ją do wywołania pożaru, a w efekcie śmieci jej rodziny. Wiedząc jak to było z Anakinem i Palpatinem, gdzie wizje w głowie Skywalkera o śmieci Padmy były sprawką przyszłego imperatora, możemy śmiało założyć, że w tym przypadku zadziało się podobnie. No i według planu dziewczyna pchnięta w odpowiednim kierunku wywołała katastrofę, Jedi uratowali Oszę, na nią porzucili, no i wtedy właśnie do gry wkroczył mistrz i ocalił May, później zaopiekował się nią i wyszkolił na swoją uczennicę, tym samym wpajając jej do głowy, że powinna zemścić się na Jedi za to, że przez nich straciła wszystko, na czym jej zależało. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej teorii, czy z nią zgadzacie, czy nie, a jeśli może macie swoje propozycje na powód May do zemsty, no to śmiało się nimi podzielcie, zapraszam. No i widzimy się już niedługo w omówieniach kolejnych odcinków The Acolyte, no i też może w innych filmach, zobaczymy jak będzie, ale w omówieniach jak najbardziej, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!